Dzień dobry Państwu, jesteśmy u zbiegu ulic Baryńskiego i Jagiellońskiej, a dziś chcę Państwu pokazać pięknie upieconą robinię białą, inaczej nazywaną grochodrzewem akacjowym albo pseudoakacją. Pięknie kwitnie, ale wiele osób przechodząc nie zauważa tego. Dzisiaj taki zrobiłem mały test, czekając na operatora. Spytałem się kilku znajomych, czy zwrócili uwagę na te pięknie kwitnące drzewa. Mówi, nie jesteśmy zabiegani, nie zauważyliśmy, a faktycznie pięknie to wygląda. Dlatego chcę Państwu pokazać w swoich audycjach, że są to ładne drzewa, warto na to popatrzeć. Robinia biała swoją nazwę posiada od francuskiego ogrodnika Jeana Robina, który w 1601 roku sprowadził z Ameryki do Europy i tutaj ją upowszechnił. A więc jest to drzewo, które zostało u nas upowszechnione i jest bardzo inwazyjne, ponieważ no tutaj akurat w parkach mniej, natomiast w lasach rozmnaża się poprzez odrosty korzeniowe. A popatrzmy na pień, mocno spękany. Tutaj mamy w okolicy trzy drzewa, wszystkie mają około 2 metrów obwodu na wysokości pierśnicy, a więc są to drzewa stare już. Akacja rośnie, ta pseudoakacja rośnie, rozwija się do 40 roku, a później już te czynności raczej zamierają. Natomiast bardzo solidnie kwitnie na początku czerwca u nas i jest rośliną miododajną. Poza tym również kwiaty stosuje się w lecznictwie. I jeszcze jedna ciekawostka. Pokażę może na tych odrostach tutaj małych, że są, jeżeli chodzi o liście, pierzaste, równoległe, od 7 do 20. Natomiast u nasady każdego listka są dwa kolce. Są dwa kolce i tym się ona charakteryzuje. Myślę, że pokażemy za chwilę w całej okazałości. Zobaczycie Państwo rozłożyste korony, wielkie i całe ukwiecone tymi gronami kwiatków, które ślicznie się prezentują na tle zielonych liści. A za chwilę pojedziemy zobaczyć inną odmianę robinii. Przed Mosirem tutaj rosną trzy robinie, ale innego typu. Nazywają się one nowomeksykańskie i charakteryzują się tym, że mają inny kolor od biało-różowego do różowego, a im będą dłużej kwitły, im bliżej przekwitania, tym ten kolor będzie bardziej intensywny, prawie do czerwonego. I proszę popatrzeć, że drzewa te ślicznie wyglądają, pięknie kwitną, a charakterystyczne jest również to, że podkładką dla tych drzew jest robinia biała, którą przed chwilą pokazywaliśmy i nawet tutaj widać miejsce, gdzie została wszczepiona ta robinia nowomeksykańska. Przechodząc właśnie ulicą Łopuskiego, warto tutaj sobie przyjść i popatrzeć, bo są to rzadkie okazy, które tutaj można oglądać. Jeszcze dodam tylko, że robinia nowomeksykańska po przekwitnięciu również później jesienią ma pojedyncze, bardzo ładne kwiaty. Jesteśmy teraz przy bulwarze okrętów pogranicza, tuż nad rzeką Parsentą, w miejscu, gdzie w przyszłości powstanie piękny plac dla trzech pokoleń
Myślę, że się tego doczekam. Natomiast tutaj dzisiaj chciałem pokazać bezczarny, którego tutaj bardzo dużo wzdłuż rzeki rośnie. Kiedyś mówiłem o nim już, pokazywałem owoce, a dzisiaj, ponieważ kwitnie, kwiaty. Kwiaty są wykorzystywane w lecznictwie do różnych specyfików ziołowych. Natomiast owoce po przegotowaniu, kiedy tracą swoje złe elementy, bo są pewne ilości trucizny, po wygotowaniu są też wspaniałe z tego budynie, kiele i inne rzeczy, do których można to wykorzystać. Natomiast proszę popatrzeć, że kwiaty, drobniutkie kwiatuszki, zebrane są w ogromne baldachy i to jest ich piękno. Widzimy tego dużo, bardzo intensywnie pachną i myślę, że warto przyjść tutaj nad rzekę i popatrzeć. Akurat ten egzemplarz tego drzewa rośnie wespół z śliwowiśnią i tutaj możemy sobie popatrzeć już na owoce śliwowiśni, które są prawie identyczne kolorem jak liście tej śliwowiśni, a więc trudno te owoce zobaczyć. Na zakończenie pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, gdzie zobaczymy jeszcze inną roślinę kwitnącą. Jesteśmy w parku 18 marca i głównym naszym celem jest parcelina trójlistkowa, ale tak się złożyło, że obok jest złotokarp, który jest w fazie przedkwitnienia już i widzimy, jak wiszą grona owocników. W przyszłości będą to, jest to z rodziny bobowatych, a więc będą to takie małe fasolki. A jeszcze z tyłu to nasze piękne drzewo jest, ślicznie wygląda na tle buka purpurowego, który góruje tutaj nad tym całym parkiem. Ale przechodząc do parceliny trójlistkowej, proszę popatrzeć, że ma, no nazwa pochodzi z tego, że są trójlistki, a więc trzy listki obok siebie i dlatego trójlistkowa. Natomiast jeżeli chodzi o kwiatki, bardzo drobniutkie kwiatki, zielono-żółte, zebrane w baldachy, takie większe baldachy, prawie niewidoczne, ale za to ślicznie pachną, taki goździkowaty zapach. Także jest to jedyny egzemplarz w powiecie kołobrzeskim. Warto przyjść tutaj i popatrzeć w dobie kwitnienia, pobąchać, zobaczyć. Natomiast jesienią będą nasiona typu wiąz i może przypomnę tylko, że mają zapach chmielu i w Ameryce stosowało się go jako dodatek do ważenia piwa. Także proszę Państwa, pokazałem dzisiaj ciekawe, myślę, kwitnące drzewa. Zapraszam na spacer, na chwilę się zatrzymać, popatrzeć, podziwiać, nie spieszyć się i zapraszam do następnej audycji za tydzień. Do widzenia Państwu.